Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze They Are Billions. No, to na początek czuję się trochę jak w serii z This War of Mine, gdzie na początek właśnie były wasze komentarze, ale jak tu bez nich nie grać, gdy z nimi jest dużo, dużo łatwiej i przyjemniej. Wiele fajnych pomysłów, zresztą co ja tu będę mówił. Tiger podpowiadał, że ostatnio niepotrzebnie uciekałem tymi wszystkimi snajperami. No tutaj się zgodzę, lepiej jakby stali w miejscu i strzelali, to prawdopodobnie by przeżyli wszyscy, no a tutaj ta panika się zakradła, chociaż nie widziałem tych czerwonowłosych wiedźmy, no i stąd to takie nieporozumienie trochę wyszło, ale to jest nauka na przyszłość. Przy okazji podpowiada też, żeby wysyłać ludzi korzystając z opcji to chase. Oni będą sobie chodzić w swoje strony świata, czasem trzeba ich z powrotem zgrupować, bo lubią się rozejść za bardzo na prawo i lewo, no i później jest różnie, ale na początek to jak najbardziej to wystarczy, tak żeby ich puścić. No ale to za chwilę, ponieważ zmiana planów tu mała dzisiaj nieco nastąpi. Na początek jednak tak obiecałem, te tereny tutaj sobie przejmiemy, tak żeby zabudować i obwarować, pewną kwestię już zamknąć, jeżeli chodzi o problemy z tej strony. Nam aż tak daleko nie potrzeba wychodzić do przodu. No i tutaj właśnie tak patrzę w tym kierunku, ponieważ Piotr i Paweł podpowiadają, żeby inwestować w olej. Olej w tej grze jest bardzo dochodowym biznesem, zresztą to nie tylko w tej grze. Nie jedna wojna niestety o ten olej się rozegrała, potoczyła. Okej. Blokują naszą dziewuszkę, tak. Największy problem to jest tu z tym wychodzeniem nieraz, jak wyślemy kogoś. To jest to właśnie, tak mówiłem, nieraz plus tego blokowania się jednostek, to nam się tu przeleje, ale nie chciałem, żeby blokowało. To jest czasem plus, to blokowanie się jednostek, ponieważ możemy je szybciej posunąć, na przykład tytanami szybko przesuwaliśmy naszych snajperów i dzięki temu oni mogli uciekać od problemów, ale z drugiej strony czasem to też jest nam nie na rękę. Dobra, pykamy snajperów teraz w tym kierunku, trzeba ich nadrobić, tak się przyjrzałem mapie i myślę, że zamiast skupiać się tu na tych małych skrawkach, to tak naprawdę moglibyśmy zająć się południem, odciąć ten teren. Bardzo piękna okolica, dużo zielonych tutaj przestrzeni. Tu jesteśmy naturalnie zablokowani przez góry i las, co wyjątkowo cieszy, więc tak naprawdę zamkniemy jeszcze tutaj murek, później coś poprzek. Jakoś tak to rozwiążemy, chociaż nie wiem, też podpowiada, że kurczę, wszędzie już tutaj ekspansję prowadzimy, walczymy z wrogiem, a te nasze wschodnie mury takie jeszcze niedopieszczone, niedorobione i chyba dopóki pamiętam, dopóki widzę ten komentarz, no to właśnie poprawię tą niedogodność. Zastanawiam się, czy nie chcę tego jakoś przebudować, ale mam nadzieję, że nie. I będzie spoko. Tu chyba złoto nam się kryje, chociaż... Nie, to będzie kamień, tak? Ten kamień z złota takie podobne. Złoto powinno się świecić bardziej. Dobra, o, a tu co? 3, to już nam będzie liczone jako potrójne. No to zbuję, kurczę. Dogodzić im tutaj z tymi murami to jest naprawdę wyjątkowo ciężko, no ale okej. Czyli mamy tak, kwestię wschodu, myślę, że przynajmniej do informacji o fali zabezpieczoną, jeżeli mieliby nas to zaatakować. I jakiś Adam też podpowiada, jeżeli chodzi o radary, mieliśmy chyba nawet na początku gdzieś zaznaczone, że warto je usuwać po wybudowaniu. Mamy wtedy teren przeskanowany, co prawda tracimy z widoku te zombiaki, ale one się tu specjalnie nie ruszają, a zyskamy 30 sztuk złota więcej, no i ten prąd i workerów i tak dalej, ale nam jako tako tego wyjątkowo nie brakuje, więc jeszcze ich tu zostawię w spokoju. Najwyżej tutaj prześlę te łuczniczki, o, chcieli nas tu podejść. I zaczniemy budować mur, niech jeszcze zlikwidują tego jednego tutaj kolegę. Jak tylko będziemy mieli mur, lecimy na południe zabrać się za tamtą stronę, za jej obronę, ochronę. Bo tutaj tak patrz, ten las dobrze jest sobie zagarnąć, ponieważ będziemy mieli tartak. Bo wiadomo, na oleju zarabiamy najwięcej, bo ta sprzedaż tam swoje kosztuje na szczęście. Ale te inne surowce też można się na nich dorobić całkiem fajnie. Trzeba by tego nie wykorzystać. To już jest za blisko wróg. Chyba to będzie najbardziej opłacalne przesunięcie. Oj, nie tak daleko. No jak jest ta nadwyżka kamienia, to oj cieszy, tak można się tu fajnie rozbudować. Może tak, bramę gdzieś. Gdzie będzie łatwo ją obronić. Z drugiej strony, no nie chcę za daleko na przykład tu je przesuwać, bo raczej jak będziemy wchodzić to w te strony, no po środku tego wszystkiego. Nie wiem też jak fale później będą nami zainteresowane i już widzę, że właśnie od dobrej strony zaczęliśmy, bo te mury tutaj były nie najciekawiej ustawione. No i jak nas stać? A stać nas? Kurczę, to jest naprawdę dziwne.
Pociągniemy już drugi murek. Przy okazji byłbym za balistą, chociaż trzeba pamiętać, to jest największy minus balisty, że ona nie strzela przez drzewa i lasy. Czyli tak jak mamy sytuację w tym miejscu, no to fajnie, broni z jednej strony mury, ale z drugiej, jeżeli tutaj by ktoś podbiegł czy chodził, to wcale nie zrobi mu krzywdy, więc lepiej ją przesunąć tak, żeby trochę mury były w zasięgu, ale właśnie też i bramy, żeby miała. Teraz tak, my przesuniemy to wyżej. No dobra. No niech będzie tu, wolałbym przy bramie, ale to trochę jeszcze rozbudujemy ten mur. Nie wiem, tak, część została po jednej stronie, rozdzieleni. Jakie to brutalne. Ale dobra, myślę, że już tu jest nikt niepotrzebny z tej ekipy. 13 snajperów, lecimy na tę stronę, żeby tu oczyścić to osiedle. Egzekutor mamy, będzie nas wspomagał. Oj, oj, nie podoba mi się kierunek, którędy idą. What? Coś wyście wymyślili, ale mam nadzieję, że idą do tej bramy, to ich balista też zaraz będzie chronić. Zobaczymy, przekonamy się. Gdzie nam defenses? Tutaj atakują, tutaj są balisty, to jest spoko. A, ja zapomniałem o budowie tego muru. Co prawda, no mógłbym takie rzeczy rozbudowywać, niekoniecznie korzystając z pauzy, tak jak teraz, ale... O! Ale wtopa! O, leftopa, to nie widziałem, że to jest przejście. Myślałem, że zabunkrowaliśmy się fajnie, ale dobra. No jest akurat w zasięgu balisty, co prawda przydałyby się tutaj jakieś kolce może w przyszłości czy coś. Potem balistę? No tak, tylko że jak przestawimy ją za bardzo tutaj, to las będzie blokował ten mur, żeby go bronić. Chyba jest spoko. Mogliśmy bez pauzy przechodzić, ale największy problem... Breakthrough. Tak od razu gdzieś Queen w głowie i śpiewanie. Dobra, idą przez mury, bo bałem się, że tu mogą wpaść w te problemy. Dobra, jest czysto, możemy coś gdzieś naprawić, myślę, że jest całkiem fajnie, zresztą jak mamy surowce, więcej kamienia by się przydało, zresztą, o właśnie, jak więcej kamienia, jak mamy surowce, to możemy zadbać tak, gold 50, iron, stone zdecydowanie, stąd, ten gold 50, tak sobie liczę w głowie, 60, czy to jest dobry interes? Ile to nam bierze taka kopalnia? Ona weźmie 6 złota, czyli 42 goldu, 4 prądu. To chyba nie jest aż takim... Mówię, to złoto jakby zbierać tak przy okazji, że między dwoma kopalniami by było. Spoko. Ale tak dla samego tego to chyba nie warto. Patrzę, czy z innej strony tutaj czwórka by ładnie wchodziła. Jest szansa, że jak skasujemy te mury... Bo to też zawsze na handel. Chociaż to żelazo później, w ostatnim etapie, gdy budujemy egzekutory, no to odczuwamy braki. Że gdzieś za mało tych kopalni jest, ale do momentu, gdzie nie dochodzimy do egzekutorów, to nie jest jakoś tak wyjątkowo potrzebne. Gold, 50. No, więcej chyba chatek bardziej się opłaca postawić niż to gold. No ale... A właśnie, jak tu jesteśmy? Przy okazji farma 58... Tu w ogóle chyba nam się jeszcze chatka rybaka jakaś, ale pech, nie zmieści się, aby była ładna. No dobra, ale tak, spróbujemy inne budynki. Drewno, tak wspomniałem. Pewnie dwa tartaki by się zmieściły, ale... Ale, o pięknie, tutaj też 12, chociaż znowu tutaj farma, a chyba nam farma będzie bardziej potrzebna. Nie, 34 to nie jest jakiś tam biznes. 54. Dobra, lepiej nie będzie. Tu jeszcze może gdzieś ten... Łowca 7 tylko. 12, trochę lepiej. O, 13. To jest całkiem dobrze. Dobra, to damy 13 i tartak. No będzie nadwyżka drewna, ale... Dobrze, że automatycznie to gdzieś się tam wszystko wykorzystuje. Nie musimy tego tak jakoś wyjątkowo mocno pilnować. Tutaj warto sprawdzać też te tereny zielone, bo tak jak pamiętamy, również na nich niekoniecznie musi być las, żeby ta chatka łowcy działała. Zresztą w ogóle, jak tu nie pilnujemy tej strony, byłbym za jeszcze jedną balistą. One jakoś wyjątkowo drogie nie są. Kurczę, no ta jedna... Bo będziemy bronić. Będzie taki lekki przesmyk w tym murze, gdzie teoretycznie... Tutaj Arlinka też podpowiada, za co dziękuję. Na shift można zaznaczyć i podejrzeć sobie wszystko. O właśnie. I te balisty, ta mogła być trochę w lewo, trochę w prawo, a w środku jeszcze jedna. Chyba tak zrobimy. Dopóki tutaj cenowo nie szaleliśmy. O, bo to wtedy będziemy, nawet jak zmienimy później na egzekutor, możemy jeszcze kolce wtedy w przyszłości postawić i będzie spoko. Czyli tak, balista tu i tą usuniemy.
No stać nas na to, chociaż przez chwilę będziemy bez ochrony, ale tak chciałbym... O właśnie, pięknie. Myślę, że to będzie spoko opcja. Będąc przy kopalniach, olej, kamienia nam brakuje. Kamień zaraz zdobędziemy, jak tylko wyjdziemy. Zresztą lada moment prawdopodobnie atak gdzieś tu czeka. A właśnie, wynalazki, bo o tym zapominam. Ale chyba wszystko, co miało być... O, tu pamiętamy, że z tym wiatrem później był jakiś problem, że to... Oho. Dużo kosztuje. Kurczę, te balisty trochę mogłyby szybciej być. Na szczęście mamy dwóch snajperów, o których zapomniałem zupełnie. Moglibyśmy się nie doczekać zakończenia budowy balisty, nim ci by to wszystko zniszczyli. Ale dobra, nasza ekipa, 15 snajperów jeszcze jest. Wyjdziemy tu na zewnątrz. Okej, tam sobie radzą. I tu jesteśmy bezpieczni. Mamy i balistę i... O, tylko fajnie jakby wszyscy weszli. No prawda, tu trzeba uważać, bo może się w pewnym momencie opruszyć naprawdę duża ekipa. O, aż się zestresowałem to mówiąc wszystko. Teraz tak, czy my gdzieś tu wynalazków, to naprawdę jest wszystko? Naprawdę wszystko. 56 dzień i nic więcej nam nie potrzeba. To chodź, ty załatw tego. Ty idź tu. I właśnie z tymi pauzami, no to też wynika trochę z tych surowców, że nam się dość szybko przelewają. Nie widać walki, a lubię oglądać te walki. Szkoda by było stracić, energii nam brakuje znów. Ale gdzieś postawiliśmy nowe kamieniołomy, więc warto chyba. No nie lubię tych powerplatów, tak. To jest zbuje, tyle to kosztuje. Ekonomię nam rujnuje, ale z drugiej strony jak mamy tego kamienia, a znowu niezbyt duże miejsce na inne wiatraki, to chyba się opłaca. Tuż zawczasu bym ustawił, ponieważ z tej strony wiele nie zmienimy. No to żelazno chyba możemy sobie odpuścić. Ustawiłbym drugi mur. Tak, żeby szło za tym wszystkim. Jest taka... Jak wspomniałem, raczej będziemy się podwójnym murem bronić z tej strony. O! Trochę pechowo się to pojawiło. A, nie mamy surowców. Podwójnym murem, tak, otoczymy te balistę. Nie wiem, czy tu gdzieś jeszcze jeden egzekutor w przyszłości do nas nie dojdzie. Będzie musiał, nawet dwa widzę. Tutaj jeden, tak na tę ostatnią falę. I za tym postawimy jeszcze jedne egzekutory i myślę, że to będzie dla nas w zupełności wystarczająca tutaj obrona, tak żeby wyjść cało z tego wszystkiego. No dobra, pykamy tych. Nie w takim razie, czy już zawczasu nie zrobić tantosów, nie pamiętam ile oni, dwóch sobie pykniemy, ile oni kosztowali w utrzymaniu. 12. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, jak się obawiałem. No dobra. Jeżeli chodzi o ekipę, to nie możemy za bardzo korzystać z tego kroku tutaj na prześledzenie tych okolic, o czym tam sobie wcześniej rozmawialiśmy, ale no zobaczymy snajperów, czy sobie poradzą z grubymi. No takie mam mieszane uczucia. O, West. Wow, West. No niestety, to w takim razie musimy się przenosić tutaj pięknie już. Zwiększaliśmy obronę, ale musimy się stąd wynieść, tak, wkurzyliśmy tylko całą ekipę. Dobra, nikt nie wszedł do środka, raczej sobie ten tu poradzi. Mam lekkie obawy. Z tym murem trochę źle tu wymyśliłem. O, brakuje nam energii. I to długo będzie brakowało. Źle to wymyśliłem z tym murem już teraz. To chyba sobie zostawimy na koniec, ponieważ jakbyśmy chcieli wspierać te balisty nawet naszymi ludźmi, snajperami czy tak samo tantosami, moglibyśmy się nie wyrobić. Coś ty to tak kurczę zaznaczam mur. Ech. Dobrze, że to nie jest jakaś walka o życie, ale... Tak to jest właśnie, coś się czasem źle zaznaczy. Chociaż mieliśmy przez chwilę, może warto skorzystać z tego, że chwilą przyszła nam energia. Może nie będzie taki zły ruch i tu bym egzekutora postawił. Co prawda, jeżeli nasza ekipa na jedynkę zdąży dojść, to raczej ona sobie poradzi z tym. Ale nie mam pewności co do tego ataku, chyba że w ogóle atak będzie tutaj. Zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Zobaczymy, gdzie pojawi się. Okej. Okay. Sporo tego tu podeszło, ale dobra, radzę sobie. A jak my wyglądamy? Idzie stąd. Możemy dorzucić kolce. Mamy trochę złota, mamy trochę żelaza. No to i tak w tę stronę dalej nie pójdziemy. Nawet nie będziemy specjalnie wychodzić. Myślę, że będzie spoko. Zobaczymy, co z tej fali tu wyjdzie. I? Okej, idealnie to ich wyczuliśmy. Jak na zawołanie, proszę bardzo. Idą na kolce, ale ekipa coraz większa. To wcale nie jest takie... Powiedziane, że
egzekutor jest niepotrzebny na ten moment, bo wiele wskazuje na to, że jest jednak potrzebny. No, powoli tak, na szczęście te kolce tutaj zrobiły robotę. Tu za to gorzej wygląda, przydałby się jeszcze jeden egzekutor. Ta na to se, chodźcie tutaj. Bo tu za to nie wygląda to tak dobrze, tam sobie poradziliśmy. To nas na szczęście ta sadzawka jeszcze jakoś w miarę ratuje, ale... Rauczniczki też dają radę, ale przebili się trochę przez mury. No, bez wsparcia naszej naprawdę porządnej armii, no tu jest to, co wspomniałem, mamy zakryte te przejście. Bez wsparcia armii to nie jest przygotowane do obrony. Dobra, Thanatos chyba sobie poradzi. Balista też jest strasznie wolna jak na ten moment. Ale nie zmienia to faktu, że w miarę sobie to sprawnie poradziliśmy z problemami. Chyba nawet na dobrą sprawę żadnej struktury, prócz oczywiście murów, nie straciliśmy. Dobra, wszystko. Ty atakuj tych, co z daleka nas plują. Oszuści przez kamienie. A my wracamy dokończyć naszą robotę. Jak wkurzyliśmy tutaj i nic więcej nie zrobiliśmy. Dobra, czyli ta obrona... No nie wiem, przydałoby się to jakoś inaczej to zorganizować. Tak na przyszłość patrząc. Weszli dość daleko. No, to jest tylko ten wspomniany problem podwójnych murów, że... Tu będzie po skosie? Mam nadzieję, że tak, będzie. Że nasi ludzie nie mają jak tam wejść. Ale tym będziemy się przejmować później. Teraz spokojnie oczyścimy osiedle, już nas nic nie będzie atakowało. W tym odcinku powinniśmy mieć już naprawdę ciszę, spokój. Patrzę, czy coś możemy ewentualnie z tej strony zabrać, ale nie. No... Kurczę, lekko czuję też obciążenie tej gry. Chyba nie mieliśmy do tej pory... Tylu ludzi może mieliśmy, ale nie mieliśmy tak rozwiniętej bazy. No i czuć. Dobra, zapomniałem o tej platformie. Nie było tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu mieliśmy prąd, żeby postawić egzekutor i ta fala przeszła bez jakichś większych tu problemów. Znaczy, wybroniliśmy się przed nią. Dobra. Chatka. Ciasno się robi, oj ciasno. No i tutaj ta elektrownia, to jest też taki problem, bo przez nią nie możemy wybudować prawie nic. Jak ją skasujemy, dobra, skasujemy jedną, to mamy praktycznie całe ładne pole, żeby to domami obstawić. Jest zupełnie inna robota, tu się nie zmieści. No i będzie ładny przyrost ludzi, pieniędzy. Muszę pamiętać o tych ludziach, bo to też właśnie... Łatwo się zapomina o takich rzeczach, które są dla nas dość istotne. Thanatos, czy ty miałeś powstać? Największy minus Thanatosów to jest ich czas przeładowania. To trochę trwa. Z jednej strony fajna jednostka, a nie, to jeszcze idzie ekipa. Ale z drugiej trzeba tak, hangover. Swoje się naczekać, nim będzie gotowa. Patrzę, co tam tu jeszcze ewentualnie. Możemy ropę sprzedać. Chociaż ona automatycznie, jak dojdzie tutaj na maksa tak z drewnem, mogłoby się wydawać, że gdzieś nam przepada. Nic nie przepada, wszystko jest. Wszystko jest tak, jak powinno być. 20 snajperów. No właśnie, snajperów 10 więcej byśmy mogli mieć, ale i bez tego się jakoś tutaj obędziemy. Nie, czy nie ulepszyć tego już zawczasu. No zawsze tej energii szkoda. Złoto to nie jest jakiś wielki problem dla nas, tak. Na cwaniaka. Ale energii szkoda, nie ukrywam. 21 snajperów, damy radę? Łuczniczki tylko czekają. Oh yeah. Nie, musimy zniszczyć te domy. Dobrze, jakby te Thanatosy wyszły naprzód. O właśnie, zaczęły zabawę. Teoretycznie jesteśmy w zasięgu egzekutora, tak żeby nas tutaj ratował jeszcze. No te łuczniczki na pierwszym rzędzie niekoniecznie, ale i tak, tak jak widać, sobie robimy takie zamieszanie. O, tu jaki wielki dom. A, bo tutaj ten ratusz, czy jakkolwiek to nazwać. Tutaj tawernę. Można zobaczyć. 600 takie. Okej. No to ratusz zniszczyć będzie naprawdę fajną opcją. Nie wiem, czy same budynki generują później jeszcze zombiaki, czy to raczej jest tak, że jakaś część się w nich kryje, jak je obruszymy, to oni wyjdą, ale później tak znikają. Pięknie, 20 snajperów, paru Thanatosów i jaka robota jest tutaj zrobiona. To widzę też Thanatos, jeszcze żołnierz może dojść. Jak największa ekipa, ale rzeczywiście, jak to wspomniane było ostatnio, tylko parking pozostał po tym wszystkim. Więc to w ogóle na złożu to stało. What? My w takim razie... Dobra, niech oni sobie tu siedzą. Tak. Bardzo łatwo się zapatrzeć na to wszystko, a my musimy brać się za coś więcej. Z jedzeniem będzie problem, więc musimy
ulepszyć farmę, gdzie zbieramy tego najwięcej. 54, 56, 48, 58, 60. 60. O, energii nam brakuje, no pięknie. Czyli co, znów power? Znów power, najwyżej gdzieś postaramy się. No, ryzykownie, nie, tu nie może być, bo tu musi być druga linia obrony przygotowana. Tu już kopalni żadnej nie zmieścimy, ale znowu osiedle by się przydało. To już nic nie wejdzie. No niestety, z tym prądem trzeba jakoś się to wszystko pogodzić. Chyba, że przejmiemy duże nowe tereny znowu, to będzie też inaczej. Okej, nie no, podoba mi się to. Wejście jest dosłownie rzeź. Chyba nie mają jako tako szans. Brakuje może mi w tej grze czasem takiej możliwości przyspieszenia, tak? Na tyle co pauzujemy, to aż dziwne, że się chciało kiedyś przyspieszać, no ale wydaje mi się, że to też by nam ułatwiło rozgrywkę. Dobra, food. A, z foodem będzie rzeczywiście problem. Nie, no to tutaj trzeba tylko uważać, żeby nie podnieść tych towarów z ziemi, bo one nam się później przydadzą, teraz niekoniecznie. Dobra. Dobra, stał się weteranem, czyli nawet udało mu się kogoś zestrzelić. No i tyle. Wow! No i właśnie, to jest ta ekipa. Zostawimy ich w spokoju, zobaczymy co z tego wyjdzie. Taka fala, powiedzmy. Snajperzy powinni sobie poradzić, ale nie jest powiedziane. Dobra, tutaj te rudy, mam nadzieję, że niektórzy są nastawieni na nie. Dobra. Dobra, idzie dobrze. 8 Thanatosów, 23 snajperów. W zupełności pozwala nam tu przetrwać. Budynek, tak. Ale wolę nie myśleć, co to będzie na koniec naszej rozgrywki, jak już teraz gra nie daje rady. No tu widzę sporo oleju. Przesunąłbym ich w tę stronę. No dobra, to i tak się na pieniądze się zmieniło, które... Kurczę, to błąd. Tylko, że my nie możemy bez prądu i tak nic więcej. Bez jedzenia nie możemy nic więcej. No chyba nie ma co oszczędzać w takim razie. A, ja chyba nawet nie ulepszyłem. Miałem ulepszyć, tak, ale... Brakowało nam prądu. Tyk, tyk, tyk. 48 to już trochę ból. No tutaj musimy to przejąć dzisiaj. Bo inaczej będzie źle. Inaczej będzie źle, bo jesteśmy zablokowani z rozbudową, cóż zrobić. Dobra, to też nie pójdzie tak prędzej, czy później pewnie będziemy to ulepszać. Czy to są pluje, tak? Ponieważ żygacze podobno źle to brzmi, ale to chyba nie są. Czy będą pluje? No jeszcze była propozycja wymiotacze, tak? Żeby trochę lepiej zabrzmiało. No ale... Jakoś tak się na tym zatrzymało. Dobra, bo ja zapomniałem zupełnie, że fajnie, tu przejmujemy tereny, ale co istotne jest podczas przejmowania terenów, żeby szybko, jeszcze zanim tak naprawdę to wszystko się rozkręci, czy nim zakończymy naszą tę ekspansję, no to ustawić Tesle, tak żeby przejmować te Tesle do przejmowania nowych miejscówek. Ponieważ to też tam trochę czasu zajmuje zawsze. I po co go marnować? Tą ekipę możemy już podzielić. O, idzie ktoś. Strzelaj. No tak, te Thanatosy. O, dobra, niech zbierają. Będzie czas. Podzielimy to na dwie ekipy, żeby szybko się rozbudować. Myślę, że to będzie całkiem spoko opcja. Patrzę zawczas, ewentualnie prąd, czy by trzeba było, ale chyba nie trzeba. I dopóki jest jedzenie, można też wojsko, ale... Domy mają priorytet. Się gęsto zrobiło tego. Teraz tak, czy tutaj? Jeszcze jeden możemy postawić, później linia obrony nam się przyda. Tak, tu będziemy zwiększać kolejne egzekutory na taką, powiedzmy, drugą falę ratunkową. Już widzę, że z prądem jest problem. Czyli co, jeszcze jedna elektrownia? Gorzej, że za bardzo nie ma ich gdzie już zmieścić w tym wszystkim. Tutaj nam zostaje opcja. Chociaż tutaj dalej jesteśmy w zasięgu banku, więc szkoda tracić taki teren. Nic nie wejdzie. To chyba na ryzyku... No nie wiem, nie mam jeszcze pomysłu na kopalnię złota. Czy warto kopać, czy nie warto. Tego złota mamy taką nadwyżkę. Tutaj domy się opłaca trzymać. Dobra, pykniemy to tu. Zakładam, że złota, mam nadzieję, nie warto wykopywać, przynajmniej nie w tej misji, gdzie możemy mieć naprawdę dużo ludzi tutaj, tych chatek, więc... Okej, trochę mnie martwi, że za mało snajperów mamy w tej ekipie. Jakby przyszło coś większego, to nie mamy jak przedtem... Okej, wycofajcie się, tak, to jest to samo, co... Ale wycofajcie... Moment, co wy robicie? Tak, relax. Okej, bullseye.
Dobra, i to będziemy mogli się z nimi rozprawić. Tak, bezpiecznej odległości. Na wszelki wypadek egzekutor nas będzie jeszcze wspierał w tych brutalnych działaniach. Dobra, pykamy. Worker 1. Możemy chyba spokojnie tu postawić snajper i ich wybroni. Tak patrzę powoli, gdzie będziemy budować później te nasze... Chyba dobrze tak w miarę symetrycznie to stawiać. Łatwiej to ogarnąć na późniejszym etapie. Dobra, czy tu będzie bezpiecznie? Wolałbym jeszcze coś z tej strony, takie podwójne wsparcie, jeżeli chodzi o ten. No, a tu musimy chwilę poczekać, jak przyjdzie armia do obrony. No i koleżanka, dobra, zeszła z tego świata. No tu mamy trochę mniejszą ekipę, nie daj się, ale też daje radę. To jest chyba ciekawsze nawet, jeżeli chodzi o obronę. No, najbardziej martwią mnie zawsze te rude. Czerwone, niech będą. Budynek ukończony, ale niestety nie do energii. Tutaj coś się odważnie podchodzą, ale nie udało im się za daleko dojść. O, pluje doszły. Jest całkiem nieźle. Całkiem spoko, możemy wszystko naprawić. Dobra, bo trzeba pamiętać, żeby to było gotowe przed kolejną falą, bo jak nas poinformują, że nadchodzi z południa, a my tu mamy rozkopane to dość konkretnie, no to... To dziękuję. Na szczęście surowców jest tu dużo takich, żeby nas wspierać w tej budowie zaraz. Szkoda, że nie widzimy tego skrawka, czy tu nie idzie tego, ale raczej nie idzie tego jakoś tu zamknąć. Co tu się kryje? Złoża. Tylko albo aż złoża. Czyli chyba pociągniemy tak, mur tutaj. Posuniemy, czy przesuniemy go niżej. Czyli tu nam się przyda. No to trzeba wybić. Teraz tak, tutaj o ile... O, tu widzę, jeden problem się schował. O ile nie ma problemu z obroną, to i tak nam się przydadzą te tereny właśnie na wspomniane farmy. Więc niech też coś takiego powstanie, ale dopóki pamiętam... So many targets. Tu, tutaj też bym coś przesunął. Dalej. Taką nietypową ekspansję będziemy prowadzić tych terenów. Niech podejdzie... Fło, no właśnie, to przesuwanie jednostek. Nie mam jeszcze opinii jakieś tutaj wyrobionej na ten temat. Po prostu najlepsze by było, jakby oni mogli je omijać jakoś tak na spokojnie, no ale... Dobra, tu podeszli, tu się buduje. Jaki to będzie miał zasięg? Wspominałem coś o symetrii, ale chyba będziemy musieli ją nieco zaburzyć w tym miejscu. Dobra, i zdecydowanie... Dobra, niech powstanie tu. Tyk, tyk. Tu myślę, że wybronią. Wroga nie ma w pobliżu. Dobra, i teraz mamy wszystko gotowe, jeżeli tylko uda nam się tu w miarę zamknąć ten teren. Wszystko mamy gotowe, żeby postawić mury. Również kamienie są przygotowane w tym celu. Później możemy się pokusić o drugi radar, na przykład tutaj, żeby całe południe zobaczyć. Dobra, ta koleżanka... moment, a czy ta koleżanka... No właśnie! Ona dość szybko psuje, tak? To nie tylko jest problem, że ona dość szybko zabija, ale dość szybko niszczy nasze niedokończone struktury, takie właśnie jak te dwie. Te sele, które nam są tu potrzebne do zamknięcia tego terenu. No dobra, ale zabierzemy się najpierw za górę. Patrzę, prądu wszystkiego mamy. Więc tak, wykorzystamy ten las tu. A także to, że mamy tutaj egzekutory, więc... to jest zawsze teren zielony. Tak, to przeciągniemy. Na ten moment pojedynczy, żeby w ogóle właśnie odciąć się od tych, tak na przykład, tych rudych, męczących nas tutaj koleżanek. Tych jeszcze nie będziemy zamykać, żeby mieli przejście. Tu jest spoko. Tutaj muszę niestety poczekać na coś więcej. Zibrama może by się przydała w tym miejscu. No ale... Wspierajcie ich tutaj. Trzeba uważać też ze złotem, bo się nam przelewa. Czy my możemy chyba snajperów kolejnych zrobić? Niech robią. Jak będzie wielka armia, no to też to wykorzystamy. Trochę mi brakuje tytanów. Zastanawiam się, czy nie zainwestować. One były drogie w utrzymaniu, ale dwa bym widział w naszej armii. Bardzo szybko potrafiły podbiegać do murów, ratować, wyciągać nas z opresji. No takie są podzielone komentarze. Niektórzy mówią, że to jest opłacalna jednostka, niektórzy, że no nie bardzo, lepiej na czymś innym się tutaj skupić. Okej. Ciężko powiedzieć na ten moment. No tutaj taka mniejsza ekipa niż zwykle ma to miejsce.
Możemy przecież spokojnie już balistę ustawiać. Co prawda ten last będzie dla nas, no... Zobaczymy, ale wydaje mi się, że nie będziemy mogli się tu przestrzelić. Jeszcze się dowiemy niebawem. Dobra, teraz tak, na pewno tutaj coś powstanie przy tych skałach, chociaż chyba przesuniemy nieco niżej tę obronę. Czyli tak, tu może balista spokojnie powstać. Właśnie, może niekoniecznie niżej, bo raczej mury będą tędy przechodzić. Zastanawiam zawsze, czy taki skrawek lepiej tu zabudować. Ale chyba tak. Może lepiej w ogóle taki mur. Trochę szerzej zawsze ich rozkładamy. Chyba tak pójdziemy. Nieco inaczej tym razem. Nie podchodzić, łobuzy. Oh yeah, jest zabawa. Jest trochę gorzej z tej strony, bo tutaj tych snajperów nieco za mało. Panowie, no mam nadzieję, że balista tu coś... Może nie trzeba było aż tak brutalnie podchodzić do tematu, ale jest spoko, dobra, tutaj za też było. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że Thanatosy nie krzywdzą naszych jednostek, co jest dość istotne. Czerwoną! No i właśnie, to jest ten problem, ale... Jest załatwione, dobra, mamy zamknięty kolejny temat. Okej. Patrzę, mamy trochę miejsca na złota, więc to nie będzie wielki problem, jak je weźmiemy. Mighty Titan, no brakowało mi tego głosu. Z tego co wiem, w ogóle Thanatosów pierwotnie nie było w rozgrywce, o czym chyba wspominałem. I ja nie ustawiłem, czy oni zniszczyli ostatecznie? Mogli zniszczyć czasem, niestety. Thanatosów nie było, to doszło gdzieś w międzyczasie. Więc wcześniej nasza taka główna linia obrony by musiała być skupiona właśnie na tych Mighty Titanach. Ale coś się zmieniło. Zresztą twórcy, z tego co słyszałem, dość mocno poszli w takim kierunku uproszczenia rozgrywki. Może trochę szkoda, no ale... Dobra, bałem się, że będzie stało na trasie, ale nic nie stoi, nic nie przeszkadza. Z drugiej strony, jak gra jest za trudna na początku, co zresztą pewnie twórcy Seven poczuli na własnej skórze, no to często szybko z niej dużo ludzi rezygnuje i jakoś tak niechętnie uczestniczę w całej tej zabawie. Dobra, nam bram brakuje tu niestety. Chętnie bym jakąś ustawił, bo szkoda, że bram po skosie jako tako nie idzie. No ale cóż. Jakoś trzeba sobie radzić w ten sposób. Nie, kolega, ale my tak na własne życzenie to nie traćmy tych terenów zielonych. Enemies? Dobra, to trzeba enemies zniszczyć. Bramę mamy, tutaj to przejście też trzeba zamknąć i na dole też, no i robi się naprawdę miło, jak jeszcze tylko, dlaczego tego nie wykorzystać już w tym momencie? Jak jeszcze tylko farmy tu postawimy, to już w ogóle będzie bajer, a tych farm nie musimy przecież czekać, to jest błąd, o którym najczęściej też mówię, ale który też bardzo często popełniam podczas pierwszego rozegrania, czyli takie czekanie z budynkami, dopiero jak się obwaruję, to wtedy będę budował. Nie, figa, trzeba od razu, jak tylko mamy teren i pomysł, cykać, brać. Pyk. Jedzenie, bo to jest zawsze nam potrzebne, szczególnie te tutaj stawy, lubię o tym zapominać, że ktoś by tu mógł rybki sobie łowić. 11. Chyba 11, to i tak więcej nie będzie. Pyk, pyk. Zastanawiam się, czy nawet nie warto było postawić tego magazynu, który podkręciłby działanie tej okolicy. Okej. Jak mamy to żelazo, też bierzemy. 3. Więcej z tego nie będzie. Czy to może być w przyszłości teren na fajne osiedle? No tutaj by się przydało, ale niestety... O, tu idzie całkiem niezła fala. Stone 1, to sobie poradzimy i bez tego. Nic więcej nie ugramy, nic więcej nie wymyślimy. Mamy przejście zamknięte. Teraz tak, widzę, że tu musimy koniecznie murem się na dole zabudować, bo jest dość ciężko wybronić przed tym nadejściem, tych nawet tym, powiedzmy, mikrofal, które teraz tu biegają. Więc spokojnie bramy można ustawić gdzieś tu. Raczej będzie bezpieczna. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję. Podejdziemy ich tam tutaj... wspierać. Mógłby stanąć, nim to tu powstanie, tak? Bo to bardzo szybko zniknie, jeżeli nie będzie wybudowane na maksa i robi się miło. I robi się bardzo miło, bym powiedział. Kolejny olej możemy, tak, ile tego oleju? Plus 20, ale nie wiem nawet ile tych budynków już mamy. To zawsze z pieniądz.
Jednocześnie widzę, że tak, przeciągniemy ten mur do końca. No trochę nam to jeszcze zajmie. Postawimy tu, postawimy... Chyba nikt nie skręci, postawimy tutaj. I do tego wszystkiego widziałbym... A, nie widziałbym, bo się jeszcze... Ale niewiele zabrakło, no trochę szkoda tego terenu, bo widziałbym tutaj radar, żeby zbadać na okolice, tak na zakończenie, chociaż może damy radę. Nie będzie nisko postawiony. Albo poczekamy. Widziałbym na finał radar, żeby postawić, żeby jeszcze zobaczyć, jak ta okolica tu się prezentuje. No, złobuzie! Jak my mamy na finał radar pokazać, jak nam niszczą te struktury. Dobra, niech sobie tu popsują. Jest miło. Ich przesuniemy nieco niżej, bo to widzę, że i tak. Okej. Zresztą zaraz by można było balisty tu już ustawić. I będziemy mogli kończyć naszą dzisiejszą przygodę. Trochę tych dni poszło. Ale to dobrze, ale to dobrze. Ciekawy radar. Będziemy mieli podgląd na wszystko. Taki Big Brother. Zombie w roli głównej. Zastanawiam się też przy okazji, można już, bo to na pewno będzie jedna z naszych linii obrony. Balistę postawić. Tu gdzieś przy tym się kończy. Czyli pykniemy tu. Mogłyby być dalej na opartego, tak sobie teraz myślę. Właśnie, bo tu się kończy zasięg działania tej balisty, więc spokojnie można ją jeszcze kawałek przesunąć. Co prawda później będzie trzeba je zagęścić. Okej. Tu ustawimy. Ale na ten moment myślę, że jest spoko. Wróg za blisko stoi, ale mam nadzieję, że zaraz będzie już daleko. Czekamy, radar nam zakończy dzisiejsze tu spotkanie. Pyk. No nie podoba mi się ta balista, już widać. Próbują podejść, zepsuć coś. Radar, a to by się mógł szybciej budować, ci powiem. No tak, w którymś momencie to przyspieszało. Wow, West, znów ten West nieszczęsny. Myślę, że tak. O, a tu pojedynczy mur tylko został. Zdecydowanie egzekutor, mam nadzieję, że to da radę. Mam nadzieję, że West to oczywiście jest ta strona standardowo. Może z racji bym trochę zaryzykował, tak. Taki ryzykant, ale bym wrzucił tu te kolce. Mamy trochę tego żelaza, one się nie zmarnują, bo najwyżej będą na przyszłość, chociaż tak. Takie miejsca, to też wspomniałem ostatnio, tu często pozwalają nam dostawić jeszcze jeden mur. Ten mur bardzo chętnie gryzą zombiaki, tak tu taki wysunięty. I to jest dodatkowa chwila dla obrony. Czemu by nie? Dobra, mamy dużo złota. Nigdy tak nie szaleliśmy z tymi dziabaczkami, ale nie chciałbym tej ekipy z południa zabierać. Gorzej jak West tym razem będzie tutaj. Ale to zobaczymy, skąd nadchodzą. Zaraz to wszystko przygotujemy, zamkniemy. Właśnie, gorzej jak tylko nam nie pozwolą tego muru. I West tym razem okaże się nieco niżej niż zwykle. No panie. Bo my tu musimy mur, nim fala nadejdzie. 4 godziny do końca. A my na dobrą sprawę tu nawet egzekutorów nie mamy, jakbyśmy chcieli coś jakoś inaczej bronić. Ale mamy całą ekipę fajną egzekucyjną. Aha. No. Dobra. Na szczęście tutaj... Oj! Jakby tak trochę niżej ruszyli. Puścimy egzekutor, puścimy kolce. To, że niżej są... A to mieliśmy zabudować już dawno. Ma ten plus, że jesteśmy w stanie się... nieco szybciej przegrupować, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy tutaj sobie stoją i bronią. Pięknie, mamy kolejne osiedle. To wiele tłumaczy, dlaczego było tak niemiło. Ale jak to wszystko się zakończy? Zobaczymy w kolejnym odcinku, ponieważ ten już zaraz by miał 40 minut i kto by przetrwał tyle czasu? Rozpędziłem się, rozszalałem. 10 minut wcześniej mieliśmy skończyć, ale jak to kończyć, jak nam te tereny się tak pięknie zdobywa? W każdym razie dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Ej, hej. A to przy okazji widzę też coś dobrego. Oj, jeżeli nie ma przejścia, to należy lada moment do nas. Raz jeszcze, trzymajcie się. Hej, hej.